Jak cię zawód? To znaczy? Jak ci na imię? No. Jak się nazywasz? Mienia zawód Michał, moje imię Michał. Skolka cię lat? Ile masz lat? Skolka cię lat, no tak no to jest. No i tyle wystarczy, żeby zagadać do rosyjskiej dziewczyny. Kocham cię po rosyjsku. Lubliu. Tak, ja cię lubiu. Tak. Lubliu. Czterech pancernych. Marusia mówiła do Janka. Tak, dokładnie. No. Rozumiem skrót ZSRR. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Хорошо. Bardzo dobrze. Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik. Związek... Wow. Tę nazwę. Związek... Wiem, że tu chodzi o kacapów tam. Flaga Rosji, powiedz mi, jak wygląda? Biały na górze, potem niebieski, a potem czerwony. 15 gwiazdek, biało-czerwone. Cała Rosja. A tak serio? No, cała Rosja. Do czego służy samowar? Samowar do Czym jest Duma w Rosji? Duma to jest parlament rosyjski. I dokładnie Izba Niższa Parlamentu. Bardzo dobrze. Czym jest Duma w Rosji? Duma? Duma. Nie wiem, czym jest. To jest ten zamek w Rosji, w Moskwie. Tak, i to jest ich Duma. Duma? Duma. To czymś, czym możemy się pochwalić, jeżeli jesteśmy na przykład z tego dobrze, no to jest Duma. Jak nazywa się pasmo gór, które dzieli Rosję na stronę... Dobrze. A jak nazywa się pasmo gór, które znajduje się w Rosji na południu, gdzie znajduje się Ossetia Południowa? Jak nazywa się najwyższy szczyt tego pasmo gór? Ha, dobre. Moja prababcia była Gruzinką, ale w żaden sposób nie przekazuje mi wiedzy z podziemi. Cerkiew. Aha, cerkwie. Do cerkwi chodzą, tak jest. Nie, to rzadko, takie u nas to raczej słowo nie mało znane. Nie, bo u nas jest mało osób prawosławnych, w Gdańsku jest tylko jedna cerkiew. U nas mało terrorystów. Matura to bzdura. No, ja wygrałem.